Zakończyło się 359. zebranie plenarne Episkopatu Polski. Naturalnie najważniejszym tematem był rok wiary, który rozpoczyna się 11 października. Biskupi apelują o to, by zaprzestano prześladowań chrześcijan w różnych punktach na całym świecie. Jeśli chodzi o Polskę, to z kolei pewne akcenty antykościelne daje się odczuwać to bardzo mocno w mediach, ale nie tylko. Caritas Polska dziękuję za wszelkie ofiary, które są składane na jej konta. Warto powiedzieć, że w ubiegłym roku to była niebagatelna suma ponad 153 milionów. Kwestia ważna dla wszystkich katechetów to status katechezy w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej obiecało, że to rozporządzenie będzie poprawione i religia wejdzie do ramowego programu obowiązujących przedmiotów. Z kolei, jeśli chodzi o telewizję Trwam, to jeszcze raz został bardzo mocno podkreślony apel biskupów liczących na obecność tej telewizji na multipleksie cyfrowym. Arcybiskup Leszek Sławoj Głódź został delegatem do spraw właśnie telewizji Trwa mi to zamienia Konferencję Episkopatu Polski. W pobliskim kościele odprawiona została msza święta dziękczynna. Dziękowaliśmy Bogu za 30 lat pracy w tym właśnie budynku, gdzie się znajdujemy. Zapraszamy wszystkich chętnych na dzień otwarty. Tu właśnie do sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski będzie można obejrzeć różne pomieszczenia, na przykład salę plenarną, często widzianą w telewizji. Będzie można wejść do kaplicy i pomodlić się na klęczniku, na którym modlił się kiedyś Jan Paweł II, bo w tym budynku był dwa razy.